Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem i matki dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast Sauna Grow jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Cześć, witam serdecznie Was wszystkich. Witam Ciebie, Anton. Cześć. Słuchaj, zaprosiłem dzisiaj Antona do naszego podcastu po pewnej publikacji, po artykule, który jako DeveloCraft Anton współtworzył i bardzo mnie zaciekawiło podejście do tak zwanego product market fitu. Dlatego chciałbym dzisiaj z Wami i z Antonem głównie porozmawiać na ten temat, zastanowić się, co to w ogóle jest, dlaczego to jest istotne, jak należy do tego podchodzić i jak na różnych etapach rozwoju firmy ważnym jest to, żeby o tym myśleć. Anton Kowal jest zarówno Customer Development Managerem w DeveloCraftie i współzałożycielem BrainCode i odpowiada za rozwój tych klientów w DeveloCraftie. Między innymi z perspektywy takiej firmy wspierającej rozwój oprogramowania, ale nie tylko po to, żeby ten produkt powstał, tylko żeby klienci, którzy mają tego produktu używać, oni faktycznie używali i kochali ten produkt. A to, myślę, że to jest jakby taka właśnie ta klamra tematyczna, że bez właściwego product market fitu jest bardzo trudne. Więc jakby z tym nastawieniem do świata myślę, że tu jakby trochę podobnie patrzymy na świat, choć Anton bardziej pewnie od strony software house'owej, ja mimo, że w spółkach technologicznych od lat pracuję, to bardziej biznesowej, marketingowej. Chciałbym o tym dzisiaj, Anton, z Tobą porozmawiać i na wstępie zapytać Ciebie, czym według Ciebie w ogóle jest ten produkt market fit? O co w tym chodzi? Tak, jasne. Dla mnie market fit to jest jakby takie ciągła praca. Ja to nie nazywam jakimś jednym punktem, do którego się dochodzi i później od niego już on już jest, tylko to jest jakby ciągła praca nad dopasowywaniem produktu do tego, żeby rynek go w pełni przyjął. Są dużo różnych definicji na temat, co to znaczy tak naprawdę product market fit. Może być to, że jest jakaś obecna potrzeba, która nie jest zapełniona przez rynek i twój produkt lub firma to zapełnia, lub jest wystarczająco duża grupa bogatych klientów, ale w sensie nie takich, że bogatych, tylko takich, że mają, są gotowi jakoś dodatkowy środki przeznaczać na twój produkt i ten problem, który on rozwiązuje, jest na tyle ważny, że jakby oni gotowi na to, na przeznaczenie tego, lub na przykład po prostu rozwiązanie jakiegoś problemu dla osoby lub firmy, która jakby w taki sposób to rozwiązuje, że im to pasuje i oni z chęcią to przyjmują. I tutaj nie tak po prostu dałem te trzy różne definicje, bo oni z jednej strony, ktoś może powiedzieć, że przecież to jedno i to samo i mówi się o tym samym, ale tak naprawdę to są zupełnie też trzy definicje. Mogę podać trzy startupy, które każdy z nich jakby przyjął inną definicję i w inny sposób doszedł do tego market fita, bo to też chodzi o to, że market fitie to nie jest jeden jakiś toolbox, czy jedna jakiś framework, który się robi i po prostu jak go robisz, to dochodzisz. Takich niestety odpowiedzi nie ma. Na przykład w pierwszym wypadku, kiedy jest jakaś potrzeba, której rynek nie zapełnia, to w tym artykule akurat poruszyliśmy Spotify, który był problem, że ludzie chcieli używać, słuchać muzyki, ale musieli albo kupić płytę CD, albo ściągać piratki, jakieś pirackie oprogramowanie. Co ciekawe, że Pirate Bay, który był
mocno używany, też jest szwedzki, też pochodzi z Stockholmu, a Spotify też stąd pochodzi. Nie wiem, czy się znali. Tak. I jakby jedyny dla takich użytkowników, jedyny problem to był to, że jeżeli oni ściągną, no to mają potencjalnie ryzyko kar, ale kary nigdy na rynku dobrze nie działają. Jakby dla dużo ludzi to nie jest problem. I jakby, ponieważ Spotify rozwiązał to, czyli dał pełny dostęp, oczywiście w niektórych wypadkach z reklamami czy z płatnościami, ale dał tą możliwość, jakby to on właśnie zapełnił ten problem. W drugim wypadku, że jest wystarczająco bogata ilość użytkowników, to jest na przykład Uber, bo jego początki były w tym, że był taki serwis, który się nazywał Uber Black, czyli to był serwis dla bogatych ludzi, tak, premium, którzy nie chcieli taksówkami czekać, szukać, łapać ich, tylko że podjeżdżał piękny, duży, ładny, czarny samochód i ich zabiera. I to też robiło fajny wygląd na innych, że wow, skąd to masz? Jakby też tak naprawdę ich pierwszy produkt market fit był w branży, czy jakby w niszy dla bogatych ludzi. Później zaczęli to rozszerzać. No i trzeci, czyli rozwiązanie, które po prostu rozwiązuje problem istniejący jakiegoś człowieka, to może być Airbnb, który też jak się zaczynał, to po prostu on rozwiązywał problem ludzi, którzy przyjeżdżając na konferencję, hotele były zapełnione, bo jakaś była duża konferencja, nie wiem, Web Summit czy cokolwiek, no po prostu hotele są wszystkie, on nie ma gdzie spać. No to oni, no to przyjeżdżasz na konferencję, nie masz gdzie spać, to możesz tutaj u kogoś prywatnie odspać. Także my widzimy, że jakby trzy różne branże, trzy różne startupy, ale każdy też jakby swój tak zwany product market fit rozwiązuje w swój sposób. Ale ty mówisz o tym, że to są przykłady znalezionego już market fitu. Tak, tak. O ten proces dochodzenia do tego, bo jakby z tego, co mówisz, wydaje się naturalne, że każdy biznesmen, każdy startupowiec powinien tak naprawdę od tego zacząć. I pytanie, czy to faktycznie jest robione, czy to jest tak, że jak ci się trafi, że jesteś w dobrym miejscu na rynku ze swoim produktem, no to ci się uda, a jak ci się nie trafi, to ci się po prostu nie uda. Tak? Czy jakby jest coś, co po pierwsze, czy to przedsiębiorcy robią, po drugie, co należy robić, żeby to ryzyko nie wstrzelenia się jakby z danym produktem zminimalizować? No to może po kolei odpowiem. Ta część uda się, nie uda się, jakiś procent w tym jest. Jest po prostu tak, jest fart. Coś takiego jakby to jest jakiś kawałek sukcesu, ale nie zawsze jakby ten można fart w swoją stronę przestawiać lub nie w swoją. I właśnie paradoksalnie dlatego jakby też napisaliśmy ten artykuł, że ponieważ na co dzień rozmawiam z dużą ilością klientów, którzy chcą zbudować jakieś produkty, I widzę po tym, jak oni z nami rozmawiają, że oni od razu przychodzą do produktu, czyli ja chcę aplikację, która coś tam gdzieś tam się klika, jakoś się działa. Ale jak zaczynam pytać go, dobrze, ale jaki problem ona rozwiązuje? I często oni są zszokowani. No problem, bo wydaje mi się, że jest jakiś problem, no ale to jest twoja hipoteza. I hipoteza jak najbardziej to jest dobry start do rozpoczęcia robienia czegokolwiek, ale często staramy się ich wysyłać tak naprawdę na taką pracę domową, do wykonania takiej pracy domowej i porozmawiania z tymi klientami, pokazania im rozwiązania na kartce. Bo jeżeli nawet klient nie chce rozwiązania na kartce kupować, to znaczy, że może dla niego to nie jest aż tak duży problem. I znalezienie tych ludzi, który naprawdę jest duży problem, to też zajmuje czas, bo popytanie znajomych i rodziny, czy to jest dla was problem i oni powiedzą, tak, to jest dla nas problem, to jest duży tam potencjał, że po prostu chcą być fajni, bo to jest też członkiem rodziny. Także tutaj jakby podejście do tego pracy z klientem, użytkownikiem musi być bardzo takie naukowe, wydaje mi się. Też kwestia problemu, bo to się często rozróżnia problem albo potrzebę, tak? Gdzie problem, zazwyczaj mówi się o tym, że to jest już coś, co istnieje, czego klient jest, potencjalny klient czy przyszły klient jest świadomy, a potrzeba to jest coś, co często trzeba mu uświadomić, tak? Czyli ten tak. Moment, który dopiero jeszcze nie wiesz, że tego potrzebujesz, ale tego potrzebujesz. To są powiedzmy dwie różne rzeczy. Ja to widzę też w taki sposób, dostrzegam, że zazwyczaj
jak jest jakiś problem, to on już jest jakoś rozwiązywany. Tak. I pytanie jest, czy nowy biznes pomoże go rozwiązać w lepszy sposób, bo rynek nie znosi próżni, rzadko jesteśmy w stanie wymyślić coś, czego absolutnie jeszcze nie było. Czasami się oczywiście zdarza, tak? To słynny Ford, który mówi, że jakby pytał swoich klientów, czego chcą, to by powiedzieli szybszych koni, tak? Dopiero potem samochody jakby przejęły, no bo nie było tego wcześniej, tak? Ale tak. Zazwyczaj problem jaki jest, jest w jakiś sposób rozwiązywany. I teraz pytanie, jak dotrzeć do tego, czy my jesteśmy w stanie zrobić to lepiej. I tu mam takie też refleksje odnośnie tego, co mówiłeś. Nie wiem, czy też tak to widzisz, czy się z tym zgodzisz, ale bardzo dużą uwagę, wspierając różne firmy, stawiam na różnorodność, taką dywersyfikację w zespole. Do tego, żeby w zespole były różne kompetencje. Żeby nie było tak, że wszystkie trzy osoby, trzy kobiety, trzech facetów, tak, w jednym zespole znają się tylko na jednym obszarze, mają to samo doświadczenie, mają te same jakieś myśli, żeby rzeczywiście mieć różne kompetencje w zespole. Tak. Z jednej strony dobrze jest, jeśli te kompetencje są różne, jeśli znajomość branżowa tematu, tego problemu, który chcemy rozwiązać, jest wysoka, ale pytanie, czy to nie jest pułapka w takim kontekście, że jeśli jest ktoś, jedna lub dwie osoby w zespole, które bardzo dobrze czują ten konkretny temat, czy one nie zaniechają tego market fitu, bo im się wydaje z dużym prawdopodobieństwem, że dokładnie już wiedzą, o co chodzi, bo oni pracowali w takiej firmie, która miała ten problem, więc trzeba go rozwiązać w taki i taki sposób. Czy nie czujesz, że ludzie mniej znający daną branżę czy dany problem mają trochę więcej takiej pokory i oni są w stanie częściej o ten market fit zadbać, czy go sprawdzić, czy nie widzisz takiej zależności? Jakby z jednej strony tak, z jednej strony dobrze mieć doświadczenie pracy w tej branży, której chcesz stworzyć nowy produkt, no bo prawdopodobnie ją głębiej znasz. To jest dobre. Z kolei tak samo też fajnie jest, że ktoś zupełnie nie zna, ale tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu podejście do budowy firmy, że czy ty to znasz branżę, czy nie, nigdy nie można tak naprawdę iść po prostu na skróty. Po coś były te książki napisane, Lean Startup i to wszystko, nie dlatego, żeby było poczytać i pomyśleć sobie, dobrze, będę tak robił, ale tutaj to akurat znam. To jakby to właśnie to jest to, co wysadza całe produkty i nie można do niczego podchodzić z takim podejściem, że ja już znam, tak, może coś być prościej, tak, może znasz, ponieważ pracowałeś w branży, już znasz ludzi, którzy w tej branży pracują, którzy mogą być twoimi klientami, że można ich łatwiej pozyskać, ale proces jest procesem i jakby nie ma co go zniszczyć, bo jak ty go nie robisz tak, jak jest potrzebny według reguł, to wtedy sam sobie zaburzysz, wtedy ty sam sobie, jakby można powiedzieć, kłamiesz, bo jakieś dane, informacje nie pokazują się lub ty ich nie widzisz i ty już podejmujesz decyzję na czymś, co jest niesprawdzone. Rozumiem. No okej, okay, no to jeśli już jakby dojrzałem do tego, że chcę poznać tego użytkownika, chcę zrobić jakby to badanie, ten research, jak się do tego zabrać? Jak można się uczyć o własnym potencjalnym kliencie, użytkowniku? My zawsze, jak rozmawiam z klientami, zawsze mówimy, że to nie musi kosztować. Oczywiście można wynająć dużą firmę, która ma swoich cały opisany różne procesy, jest multum różnych procesów od budowy persony do różnych ćwiczeń, które można wykonać. To wszystko jest w internecie, business model, canvas, te inne sprawy, ale z mojego doświadczenia nic lepszego nie ma, jak się po prostu rozmawia z klientem. Ale ktoś może zapytać, no dobrze, no łatwo powiedzieć, no ale gdzie go tego klienta znaleźć? Jest Facebook, jest LinkedIn, to jest to, czego ludzie często się boją, bo to jest, można powiedzieć, troszkę praca sprzedawcy, jakby takiego, ale jeżeli ty naprawdę wierzysz w ten produkt, to musisz umieć go sprzedawać. I po prostu ja często w innych wypadkach, jak też kiedyś budowałem produkty, po prostu szukałem ludzi na LinkedInie i pytałem ich, słuchajcie, mam taki problem, wydaje mi się, że można to tak rozwiązać. Co jest według was? Jak jest według was? Oni mówią, nie, tak, i to są setki, dziesiątki rozmów,
których po prostu trzeba odbyć i się ich nie bać. Jakby nawet nie mając żadnego produktu, można napisać tekst, jak wyście by rozwiązali ten produkt w tekście i wyrzucać, puszczać ludziom ten tekst i mówić, co ty o tym myślisz? Jak on powie tak, nie i z 50 osób znajdzie się dwóch, których naprawdę to boli i zaczną o tym pisać, zaczną z tobą rozmawiać, nawet ci mogą pomóc, pomóc to rozwiązać w jakiś sposób, używając nawet swoich jakby kontaktów czy wiedzy, bo to są takie ambasadory i właśnie o tyle łatwiej takich czasami ambasadorów jest znaleźć, ponieważ oni też czasami piszą o rzeczach jakichś tam, no bo ich tak to męczy, że gdzieś wypluwają lub, nie wiem, używając Brand24 czy Sentiment, poczytać o wzmiankach, kto o czym pisze, czy Quora. Jest naprawdę bardzo dużo rozwiązań, już nawet technicznych, bezpłatnych, których można, od tego już można zacząć. Bo tutaj, i to jest też, wydaje mi się, idealne przepis na COVID, bo wszyscy mówią, co robić w COVID-zie. Wszyscy siedzą w domu, pisać, dzwonić, pytać, jakby tego to nic nie kosztuje. To tylko czas i siły i nerwy. Teraz przyszła mi taka też refleksja do głowy na podstawie tego, co mówisz. Co prawda to jest przykład firmy już na trochę dalszym etapie, bo ona już ma produkt, ma klientów. Nie mogę nazwy podać, bo jest to firma, którą rozważamy inwestycje jako fundusz Black Pearls i w tej chwili jesteśmy na etapie analizy zespołu. I mi w roli tej w zespole przypadł ten zaszczyt właśnie rozmawiania z poszczególnymi osobami w management teamie, w teamie założycieli i bardzo mnie zdziwiło to, że chief product officer, czyli główny produktowiec firmy, jest jednocześnie wdrożeniowcem, czyli nie ma account managementu, nie ma jakiegoś tam implementation manager, tego, który faktycznie nowych klientów, a ma już ich ponad 100, to są korporacyjni klienci, wdrażają w swój produkt. I mówię, ale jak to? Przecież to jest w ogóle nieskalowalne. Jakby to nie może tak być. Jeśli ta firma ma rosnąć razy 1000, tak, no to czy powiedzmy do 1000 klientów z tych 100, no to nie może jeden człowiek, jeszcze główny produktowiec, poświęcać czasu na wdrożenia. Ale się okazuje, że głównym celem, dla którego on to robi, to jest mimo, że mają już 100 klientów, to on z każdym tym klientem weryfikuje, czy to, co oni dowożą jako produkt, czy jest właściwe. Mhm. I o ile rzeczywiście nie jest to skalowane rozwiązanie dla 1000 klientów, to jeszcze na tym etapie 100, 150, 200 to jest taka skarbnica wiedzy, że w momencie, kiedy by się to rozdzieliło, że jest osobny dział, który zazwyczaj jest pod działem sprzedaży albo obok dział sprzedaży, jeden sprzeda, a kolega wdroży, tak? Ale to jest wtedy account manager, który to wdraża, ale już do produktowców, którzy mają później rozwijać produkt, nie dociera ten żywy klient, tak? Nie dociera ta prawdziwa relacja. I to jest rzecz oczywiście na dalszym etapie. Tak? W waszym artykule skupiacie się głównie na tym, że zanim w ogóle pierwszą linijkę kodu napiszesz, to musisz jakby to wiedzieć. Tak? Ale tak naprawdę to jest proces iteracyjny. To nie jest tak, że raz się to osiągnie i już to jest, tak? Tylko non-stop, zarówno w tym głównym produkcie, jak i w nowych produktach, które często jako dodatkowe linie biznesowe się tworzą. Pamiętam w AirHelpie, tak? Główny core business, to czym się zajmuje AirHelp, to są odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych, jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, ok, ale my w większości ludziom musimy odmówić jakby tej usługi, bo według prawa im się nie należy, bo się samolot za mało spóźnił, albo nie była to wina linii, bo pogoda i tak dalej. I wymyśliliśmy, że okej, no to jeśli my 80% klientom mówimy nie, wasze opóźnienie nie nadaje się do odszkodowania, to co my innego możemy im dać? Tak? Mhm. I wymyśliliśmy super produkt, nazywało się to AirHelp Pro, no oczywiście to było Pro, no przecież to jest na pewno lepsze niż bez Pro, tak? Nazwa super i stwierdziliśmy, że my będziemy w taki powiedzmy ekwiwalent pakietu czy ubezpieczenia polegający na tym, że jeśli nawet o 2 godziny, nie 3 godziny tak jak według prawa, ale 2 godziny się spóźni samolot, albo jeśli będziesz musiał czekać na samolot z powodu spóźnienia, to my ci damy $100, damy ci w executive lounge na lotnisku, żebyś mógł sobie poczekać w komforcie, jeśli utkniesz w zamkniętym samolocie na pasie startowym, czy tak zwany tarmac delay, to damy ci $1000, tak? Taki super produkt zrobiliśmy. I się okazało, że nikt tego nie chce kupować. Mimo, że to był roczny produkt, wydawało się no znacznie lepszy, bo uzupełnia te podstawowe dane, w ogóle nie żarło. Tak, wydaliśmy kupę kasy na wdrożenie produktu, bo nam się wydawało, często podróżującym z dużym doświadczeniem komersowym, online travelowym, że to zażre.
A rok później jeden z naszych z członków managementu, notabene główny account manager, czyli ten, który rozmawiał z klientami często, mówi: słuchajcie, co innego zróbmy. Zróbmy po prostu naszą usługę podstawową, czyli tą w AirHelp, czyli uzyskiwanie odszkodowania od linii lotniczej za opóźnione loty, za którą normalnie pobieramy tam 30% prowizji, jak się uda. Zróbmy tak, że jak ktoś wykupi za $4 taką możliwość w momencie kupowania biletu, to jeśli będzie miał to opóźnienie, to my to zrobimy za darmo. Znaczy po prostu nie będzie, to prosta sprawa. Nadal ta sama usługa, tylko że nie pobierzemy tych 30%, tam nie wiem, 600 euro, jeśli wykupisz tą usługę. I wydawałoby się, cała rzecz, nie, to nie ma sensu, to w ogóle w ogóle co to jest? Przecież to ludzie nawet nie do końca rozumieją, na czym nasza usługa polega, a ty jeszcze chcesz jakby znieść opłatę za usługę, której oni nie do końca rozumieją, pobierając jakąś opłatę z góry. A okazało się, że tak, że to zażarło, ludzie zaczęli to kupować, bo faktycznie czuli, że to jest dla nich wartość, bo lepiej im jest postawić na szali 4 dolary, niż ryzykować powiedzmy 200 euro opłaty, którą musieliby zapłacić nam, gdybyśmy prostowali wniosek. Tak, bo to może być właśnie psychologiczna gra bardziej. Tak, o to chodziło, tylko że właśnie zabrakło to w tym pierwszym, tak? Bo pierwszy był AirHelp Pro, drugi był AirHelp Plus. Tak? Może to plus, to takie polskie, że teraz pasuje, tak? Wszystko plus i jest lepsze. Ale oczywiście nie sam naming, tylko może w pierwszym produkcie zabrakło nam takiej pokory, żeby zweryfikować przed dużym developmentem, przed dużym jakby sprzedawaniem, pozyskiwaniem w ogóle partnerów do sprzedaży tego produktu, zabrakło nam tej właśnie weryfikacji na prawdziwych użytkownikach. No, ja tutaj... To była wielomilionowa różnica tak powiem, i w produkcie, i w koszcie, i czasie w ogóle jego zaistnienia. Ja tylko co dodam do tego pierwszego wątku, co powiedziałeś na temat tego, że ta jedna osoba robi dwie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne i to też pokazuje, że oni są na etapie, że jakby oni jeszcze nie mają pełnego product market fit. Oni mają taki... jeden raz słyszałem od jednego założyciela, on to nazwał product customer fit, czyli to jest taki przedmarket, bo czyli jest już klient, który płaci, tak, ale nie ma rynku, który to wsiąka. To są jakby, brzmi bardzo podobnie, ale to jest właśnie ta różnica, że jest już pierwszy klient, który ci płaci, już kilka nawet, czy kilkadziesiąt, ale to jeszcze nie jest taki produkt, który mógłby na ogromną skalę być przyjmowany przez klientów i dlatego jak oni wejdą w moment, że oni widzą, że skala jest taka i nic nowego nie pozyskują nowej informacji albo ta wielkość nowej informacji jest znikoma, wtedy to już jakby jest stabilny proces, wtedy będzie jakiś account manager to robił i to już będzie jakiś tam product market fit. I czy w takim razie to jest to szukanie tego unique selling proposition, czyli tego, czym tak naprawdę dokładnie musi być nasz produkt, żeby to właśnie zażarło, żeby stał się powszechny? Czyli pierwszy krok to jest, że to rozwiązuje problem tych kilku osób, a jakby później jest może nie tyle, że wstępny research, ale jakaś taka rewaluacja tego, co tworzymy po to, żeby wiedzieć, czym musi się wyróżniać nasz produkt, żeby faktycznie to było powszechne, tak? I skalowalne. Tak, tak. To jest właśnie pełna, ciągła budowa i ciągłe jakby szlifowanie tego procesu, bo jeżeli my widzimy, że tak jak przedtem powiedzieliśmy, jest kilka klientów zainteresowanych, okej, ale dla innej dużej ilości klientów to może jeszcze być powiedzmy taki proces no jeszcze nie wyszlifowany na tyle, żeby w łatwy sposób mogli kupować, no i wtedy już się nie patrzy tak mocno na produkt sam, co on wykonuje, tylko jak on inne strefy rzeczy może wykonać, żeby uprościć tym kolejnym klientom kupowanie jego. Tak dla przykładu, żeby nie było wszystko zupełnie teoretyczne, weźmy na przykład Teslę. Są ludzie, którzy kupują tą Teslę i im to pasuje. Świetny samochód, świetne dane, ale dla dużej ilości klientów problem był z ładowaniem samochodu, tak? No bo go trzeba ładować i daleko nie pojedziesz na nim. Dlatego oni, żeby był market fit, zaczęli budować stacje ładujące, no bo nie było stacji ładujących i tak naprawdę, ponieważ zaczęli się zajmować produktem, który im, podejrzewam, że tylko tracą na nim, bo tam praktycznie nie zarabiają na nic, bo nawet jak się kupuje tą Teslę, to jest za darmo albo za jakiś śmieszny koszt, ale pozwolili... W pierwszych wersjach faktycznie tak było, no? Tak, to jakby budując tą infrastrukturę ładowarek, pozwolili
dać większą dostępność tym klientom, którzy chcieli to kupować, ale dla nich to była, to ładowanie to była bariera nie do przejścia i nie do akceptacji. Teraz idą jeszcze dalej w kolejny market fit, czyli tak jak te baterie, które stawiają w domu lub generacja już prądu, żeby kiedyś z kimś nawet z Trójmiasta rozmawiałem, kto buduje te domy, jak to się nazywa, zeroemisyjne. I on powiedział, że właśnie, że według niego rewolucyjne jest to, że możliwość ładowania samochodu wtedy robi jakby budowę tych domów w pełni opłacalne. Bo przed tym, no tak, nie zużywasz nic, nie dostajesz... Prąd, ale nie była taka duża konsumpcja i tak benzynę trzeba lać trzy razy tyle, tak? Tak, a jak oni widzą, że ty możesz nie generując, nie wydając nic, jeszcze ładować ten samochód, to dla nich jest bardzo, dla dużo użytkowników jest bardzo to widoczne i zrozumiałe. Aha, czyli tak naprawdę miesięcznie, nie wiem, 400 zł czy 1000 zł mi schodzi z rachunków, no bo mam z automatu, wszystko jest ładowane. I to jest jakby kolejny rynek, który oni sobie planuję otworzyć, bo jeszcze nie otworzyli. No, naturalnie komplementarny, bo faktycznie zmienia to zupełnie opłacalność każdego z tych poszczególnych elementów, tak? Tak. Sam samochód drogi, bo nie dość, że drogi sam samochód, to się trzeba ładować, tak? Sama instalacja fotowoltaiczna droga, a ogranicza mi tylko wydatki na prąd, ale powiązanie, tak, czyli element synergii, się okazuje, że to ma sens. W artykule, jaki jako DeveloCraft opublikowaliście, pokazaliście sześć takich kroków, które warto jakby zrobić, zanim się zacznie produkcję jako taką. Mówiliśmy o tym weryfikacji, czy problem, czy ta potrzeba faktycznie istnieje. Mówiliśmy o tym w poszukiwaniu informacji zwrotnych, o tym researchu, tak, wśród klientów. Wspomnieliśmy o Unique Selling Point, czy Proposition. I jeszcze też pokazujecie jako czwarty punkt konieczność oddzielenia tego, co w produkcie jest niezbędne, a tego, co w produkcie jest nice to have, czyli takim, że fajnie by było to mieć. Dlaczego to jest takie istotne? To jest istotne dlatego, że podczas budowy całego produktu nowego i dojścia do tego product market fit, ono cały czas, proces polega na tym, że ty próbujesz go dogonić, ale twoim dużym wrogiem jest czas. Kiedy ty to go dogonisz, bo może być tak, jak będziesz go długo gonił, to już ktoś to zbuduje i jakby będzie już po zabawie. Dlatego wydzielenie rzeczy nice to have i must have właśnie polega na tym, że ty wydzielasz te fajne rzeczy, które ci się wydaje, że są fajne, a te niezbędne, które ci klient powiedział, bez tego to ja tego nie kupuję. I jakby i warto się skupiać, kiedyś też jeden nauczyciel, tak jakiś kurs robiłem online i on powiedział, żebyście mogli sobie zobrazować, jaki musi być fokus na produkcie, to musi być 2 inches wide and 2 miles deep. Nie? I to właśnie chodzi o to, na to skupienie i to jest też właśnie praca na wyłącznie na rzeczach, które są must have, z dodatkiem do tego, że to są nie tylko rzeczy must have, ale też do must have'u też wchodzi nie tylko ta standardowa funkcjonalność, którą po prostu korzysta klient, ale też funkcjonalność rzeczy, które pozwala badać klienta. Bo często wszyscy się skupiają, ok, must have to jest tylko wyłącznie budowanie tych przycisków, które on potrzebuje, tych działań, algorytmów, co wykonują się, ale też bardzo ważnym jest podpinanie wszystkich rzeczy, które pozwalają zbierać analitykę, żeby rozumieć to, no bo to jest bez sensu, jak my coś zbudujemy, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy ktoś to używa, no bo i oczywiście jest multum narzędzi, które są do tego używane, ale oni są też kluczowe i oni nie są nice to have, oni też są must have. No, rozumiem, że chodzi o to, żeby wiedzieć, jaki zrobić krok następny, tak? Bo z jednej strony, jeśli pomieszamy to, co jest niezbędne i to, co jest tym dodatkiem, to po pierwsze znacznie później uruchomimy produkt i pokażemy go światu i będzie to więcej kosztowało, musisz ktoś nas może wyprzedzić i może być to zupełnie nie to, co było potrzebne. Tak, tak. I też po to jakby... Bo to jest cała ta metodyka Lean, bo często jakby ludzie jakby
Wydaje mi się, że nie do końca dobrze rozumieją Lean w takim sensie, że im się wydaje, ok, zrobię gigantyczny projekt na 3 miesiące, tylko że będę go w małych kawałkach robił. A to właśnie nie o to chodzi. Właśnie chodzi o podzielenie i zrobienie tego must have'a w jeden tydzień. Może zrobienie dwóch rzeczy, ale w jeden tydzień i od razu przetestowanie go z klientem, a nie robienie dużej rzeczy w małych kawałkach bardzo długo i później wypuszczenie tego do klienta. To jest właśnie ta cykliczność, po to jest to kółeczko, tylko w tym kółeczku nie jest, że ship i tam deploy i ono działo i magia jakaś się dzieje, tylko magia się nie dzieje, musi być następny krok, który wykonuje czy founder, czy ktoś z marketingu, czy z kimś, który rozmawia z klientem, użytkownikiem i testuje to i w tym, że tygodniu czy następnym ma już feedback, co dalej trzeba poprawiać i szlifować ten master dalej. No, to jest chyba to wyzwanie szczególnie u początkujących founderów albo takich, którzy są przyzwyczajeni do tego jakby waterfallowego zarządzania, że ja sobie wyobraziłem taki produkt i dopóki on nie będzie taki, jak ja sobie wyobraziłem, to ja w ogóle nie pokażę go światu. Tak? Tak. I to stwierdzenie ostatnio też bardzo modne, że jeśli nie jesteś zażenowany jakością produktu, jaki udostępniłeś na rynku, znaczy, że udostępniłeś go za późno. Tak, tak, w sensie, że trzeba tak często mieć jakby te iteracje weryfikacji, czy idziemy w dobrym kierunku, czy faktycznie to rozwiązuje te najważniejsze problemy. I to też jest jakby, to jest ciągła mentalna praca ze sobą, bo ponieważ my o tym rozmawiamy, to nie oznacza, że jak mi ktoś po 4 dniach opowie o pomyśle, że ja też nie popadnę w tą pułapkę, bo jakby zbywałem kilka produktów, kilka pomagałem budować i też czasami wpadam w tą pułapkę. Jakby to jest cała ta właśnie mentalna praca nad sobą, żeby znowu, o, przesadzasz, to już jest za dużo, obcinajmy. Tak. Także to jest tak jak przy wszystkim ciągła praca. Czyli jest to znowu te dwie listy, tak? Ten must have i nice to have i obie te listy też jakieś, rozumiem, priorytety ustawione, która w jakiej kolejności musi być, tak? Czy niezbędna od razu, czy na przykład do weryfikacji jakiejś tezy, rozumiem, że pewne takie główne funkcjonalności warto wdrożyć od razu, nawet jeśli coś jest na tej liście must have, to niekoniecznie oznacza, że musi być to w pierwszym tygodniu zrobione, tak? Czy w pierwszej takiej iteracji, tak? Produktu. Tak? Jest to też weryfikacja tezy. Jest dużo różnych podejść. Jedno z podejść, którym się ostatnio słuchałem, się spodobało. Z nim się podzielił CEO Y Combinator, jak on budował produkty, że oni się zamykali na jeden dzień i wrzucali wszystkie pomysły, co może być wykonane w tym tygodniu i jakby wzajemnie negocjowali. Czyli inni ludzie mówili, po pierwsze musieli ocenić, jak długo to zajmuje. Jakby reguła była taka, że robimy w tygodniu 3 małe rzeczy, jakieś takie, co tam powiedzmy do 4 godzin zajmują wdrożenia i 2 większe. I 2 większe na końcu się robi. Najpierw robi się te małe. I wtedy często on mówił, że wychodziło, że te 3 zajmowały zawsze coś troszkę więcej, coś troszkę obsuwa, że te 2 duże nigdy nie robili. Ale to było właśnie dobrze, bo te duże rzeczy mogły ich podrążyć jakby w dłuższy cykl developmentu i oni, i to było jakby 3 rzeczy oni robili, że hipotezy jakiekolwiek, od kogokolwiek, wszystkie pomysły wchodziły w grę, bugi, bo bugi czasami też paradoksalnie mogą być blokerem do rozwiązywania jakichś kolejnych, także bugi też wchodziły jakby w roadmap. I trzecia rzecz, po prostu jakieś ogólne robienie jakby takich rzeczy, co trzeba co jakiś czas robić, w sensie czyszczenie kodu, poprawianie wszystkiego, takie to już nawet ciężko bugiem nazwać, taki home service, sprzątanie wewnętrzne. I to są 3 rzeczy, na którym się skupiałem, oczywiście sprzątanie było odkładane na jak najpóźniej, jak najdalej, ale te 2 rzeczy, czyli testowanie hipotez, ponieważ żeby to było możliwe wdrożyć to w tygodniu, no to hipoteza musiała być na tyle mała, żeby ją łatwo było wdrożyć, ale też użytkowników i danych musiało być na tyle duże, żeby pokazać, czy ta hipoteza zadziałała, czy nie. Także no tak. Tak to budowanie testu, tylko jakiś wniosek, który na podstawie z weryfikacji trzeba
wystarczy. Tak. I czasami często dla foundera to może być frustrujące, że on ma jakiś swój, który jest swój pomysł, który jest ciągły nice to have i on nigdy nie jest wdrożony. No ale to jest niestety taka praca, że dużo marzeń nie będą wdrożone. Dopóki to nie urośnie do rangi must have, albo jakby dopóki... Lub jeżeli 10 klientów powiedzą bez tego nie będziemy z wami pracować, no to twój nice to have nagle zrobił must have. No właśnie, czyli on po prostu awansuje, tak? To jest kwestia zawsze tak. Tych business case'ów dla tych projektów na górze listy czekających, żeby w pewnym momencie powiedzieć, okej, ciągle nam to nie wchodzi, to musimy na przykład zwiększyć zasoby, żeby jednak to weszło, bo więcej tracimy na tym, że to nie wchodzi, niż zyskujemy na tym, że robimy inne rzeczy, tak? I wtedy możemy myśleć o zwiększeniu zespołu, możemy myśleć o software house'ie, który może czasami pomóc względnie krótkoterminowo lub potem może i długoterminowo, tak? Ale to jest moment, kiedy może być po prostu więcej zasobów potrzebnych. No okej, mamy te dwie listy, tak? Rozumiem, wtedy budujemy ten prototyp, budujemy jakby pierwszą, rozumiem, iterację tych must have'ów, tak? I co dalej? Mamy prototyp, jaki jest ten ostatni krok, który jest istotny? No, wtedy to już jest, czyli udało nam się mniej więcej zrobić jakiś, wymyślić nasz unique selling point, jest najczęściej w tym jakaś hipoteza, spróbowaliśmy poukładać najważniejsze rzeczy, zaczęliśmy budować prototyp, oczywiście najprościej zawsze robić najprostsze prototypy, nie iść do takich nawet firm jak nasza, bo jakby my o wiele większą wartość możemy dodać później, o wiele później, nie na początku. No i wtedy z tym prototypem idzie się do klienta i pokazuje ten prototyp klientowi i rozmawia się z nim. I tutaj też jakby rozmawianie z klientem to też jest cała filozofia. Nie pamiętam, ale jest cała książka opisana o tym, jak się rozmawia z klientami, z którymi klientami się nie rozmawia. Bo też są klienci, z którymi nie wolno rozmawiać. Tak, no bo na przykład, co jest też jakby często błędem wypuszczania produktu free. Dobrze, za darmo sobie potestujesz. No i on sobie za darmo potestował, ale dla niego to nie jest na tyle problem, żeby płacić za niego. I czasami trzeba więcej się napracować, żeby właśnie znaleźć takiego klienta, bo jakby duży jest entuzjastów i z jednej strony entuzjaści to jest fajne, bo nie mogą ci pomóc, popchać twój, poopowiadać innym o twoim produkcie, ale często entuzjaści też bardzo szybko zmieniają decyzję, bo oni ciągle jakieś nowe rzeczy testują i to może nie być dla ciebie idealny klient. Także odciąć rodzinę, niestety, odciąć wszystkich znajomych i szukać ludzi, którzy albo w tej branży długo siedzą, którą chcesz dotknąć, lub jakieś zupełne jakby obce osoby, bo jeżeli dla nich też, jeżeli wspomniesz o swoim problemie i pokażesz im i oni nie będą chcieli rozmawiać, to znowu też pokazuje, że to po prostu nie jest ważny na tyle problem, żeby chcieli o tym rozmawiać. Żeby się zapłacić, bo to jest pytanie, czy chcesz ciastko? My chcę ciastko, czy chcesz ciastko za 100 zł? Nie, dziękuję. Tak. Tak. I jeżeli my nie budujemy jakiegoś hobbystycznego produktu, tylko chcemy na tym zarabiać, to trzeba jak najszybciej zaczynać rozmawiać o pieniądzach, a nie jak najpóźniej. No to jest chyba też największy problem modelu freemium, tak? Gdzie jest to poczucie good value for money, tak? Pod warunkiem, że to money jest równe zero, tak? No bo wtedy jak nie muszę płacić, no to wartość super, tak? Ale ten przeskok, to z kolei miałem doświadczenia w Morizonie, gdzie w portalu ogłoszeniowym w branży nieruchomości, gdzie pierwotny model Morizona był taki, że możesz mieć za darmo ogłoszenia, tylko jeśli chcesz się wyróżnić, to w modelu podobnym do Google'a płacisz za wyświetlenia swoich ofert. I faktycznie mała część ludzi szybko, czy agencji nieruchomości, deweloperów, poczuła większą ilość leadów, wartość tego produktu, ale cała reszta mówi, ja jestem już w tym portalu, jestem za darmo, to dlaczego mam płacić cokolwiek, tak? Skoro nadal tam będę. Tak? Tak. To jest to zrozumienie, jakby w jakim momencie jakby to dodaje wartość wystarczającą, żeby ktoś chciał zapłacić, to jest faktycznie istotne na tym etapie zbierania feedbacku, żeby nie pytać tylko, czy chcesz to, tylko czy jesteś w stanie za to zapłacić. Tak? A złoty graal to jest, czy jesteś w stanie za to zapłacić, czego jeszcze w ogóle nie ma. I naprawdę zapłać mi i wystaw fakturę.
to jest wtedy święty graal, że to jest naprawdę, jak ktoś jest gotowy powiedzieć, że ja ci zapłacę za rozwiązanie chociaż podstawowej sposobu tego problemu, no to wtedy mamy naprawdę ciekawą niszę i trzeba walczyć. Super, Anton, no bardzo dziękuję za tą rozmowę. Oczywiście link do tego artykułu chętnie w opisie podcastu wrzucę tak, żeby każdy ze słuchaczy miał możliwość przeczytać szerzej, tak? Bo ten artykuł jest dość faktycznie obszerny i pokazujący ten temat znacznie jakby głębiej niż to, co tutaj poruszyliśmy na dzisiejszej rozmowie. Ale raz jeszcze bardzo dziękuję za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że to było przydatne i inspirujące dla wszystkich słuchaczy i oglądających. Podobał Ci się ten odcinek? Czujesz, że warto porozmawiać o tym szerzej? Nagraj swoje pytanie lub komentarz na saunagrow.com/rozmowy lub zwyczajnie umów się na indywidualny mentoring biznesowy w saunie. Do zobaczenia!